Serdecznie, a dzisiaj ze szczególnego miejsca spotykamy się na zawodach szkolnych w piłce koszykowej dziewcząt. A tuż na trybunach koło mnie znajduje się czołowy rozgrywający polskiej kadry szczypiornistów w piłce ręcznej, Karol Bielecki. Podchodzimy do Karola, może uda się nam przeprowadzić z nim krótki wywiad. Witam Cię, Karol. Witam. Karol, jak oceniasz poziom dzisiejszej rywalizacji, porównując to do gry w piłkę ręczną? Jest bardzo wysoki. Poziom jest bardzo wysoki, a znasz się na ręcznej czy lepiej na koszu? Lepiej na ręcznej, zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej na ręcznej. Aha, to ile kroków można zrobić w ręcznej bez piłki? Trzy. Trzy? A wtedy nie wolno mieć piłki w rękach? Widzę, że jednak Karol nie jest takim znawcą, za jakiego się uważa. Przechodzimy do następnego uczestnika. Nowicz, szanowni państwo, teraz sędzia przejął piłkę i nie da zawodniczkom grać, ponieważ uważa, że najpierw, żeby grać, trzeba się nauczyć. Się porozmawiać z sędzią głównym dzisiejszych zawodów. Dzień dobry. Jak pan ocenia poziom dzisiejszych zawodów? Taki przeciętny. Przeciętny, mogłoby być lepiej. Mogłoby być. Jak pan uważa, czy gdyby pan wcielił się w rolę trenera której z drużyn, ich wyniki byłyby zdecydowanie lepsze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje się panu, że nie. Czyli uważa pan, że sztab szkoleniowy uczestniczących w tych zawodach drużyn jest wystarczająco wysoki? Bardzo wysoki. Dziękuję bardzo za wyjazd, teraz niech pan przejdzie do pracy, za którą panu dużo płacą, czyli sędziowanie. Niech pan uważa, aby nie połknąć gwizdka. Dziękuję bardzo, do widzenia. 7 Strzędziszowskiego Liceum trafia. Piękny, stylowy dwutakt za 2 punkty. Szybkie rozpoczęcie spod kosza, podanie do czwórki. Teraz chciała podać przez całe boisko, przez całą długość boiska, ale niestety jej się to nie udało. Ale dobrze, że zawodniczka, która przejęła piłkę była na tyle szybka, aby ją obronić. Teraz chciała wrzucić pod kosz, aby zrobić wsada zaraz z powietrza, ale teraz nasza rozgrywająca przejęła piłkę. Och, i znowuż kontra, ale teraz chyba dotknięcie nogami, ale sędzia tego nie widział. Z pewnością był jeszcze zafascynowany wywiadem, którego udzielił mi wcześniej. Ale teraz zalicza kolejne 2 punkty dla drużyny gospodarzy. Znowu szybkie rozpoczęcie, podanie do rozgrywającego. Podanie z 2 rąk przed siebie, ale niestety było ono prezentem dla naszej zawodniczki z numerem 8, która teraz oddaje jej to, co dostała. Podanie pod kosz do tej zawodniczki, tak, wiedziałem, że tak uczyni i nie trafia, niestety nie trafia. Kosz okazał się za mały, a piłka do niego nie wpadła, niczym by była przeciwnym biegunem magnesu, jakby się nie przyciągały.